gdzie znajdowało się stare warszawskie więzienie Patok, położone w samym sercu stolicy, między ulicami Dzielną, Pawią i Więzienną. Zbudowane zostało w latach 1830-1835 według planów i pod kierunkiem Henryka Markoniego, profesora architektury i perspektywy w Szkole Inżynierii Cywilnej Dróg i Mostów przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim. Plac pod więzieniem zajmował 1,5 hektara. Otoczony był murem podwyższonym w 1942 roku do wysokości około 6 metrów, uzbrojonym murami kolczastymi i zwyżkami strażniczymi. W połowie długości muru, od strony ulicy Dzielnej, mieściło się główne wejście, zabezpieczone podwójną bramą. Na makiecie w skali 1:100 widać budynek Pawiaka, więzienia męskiego i Serki, więzienia kobiecego oraz zabudowanie gospodarcze rozmieszczone wokół dziedzińca, m.in. magazyn ogólny, kuchnię, łaźnię, depozyty, warsztaty więzienne. Budynek Pawiaka o długości 150 i szerokości 12 metrów posiadał 4 kondygnacje i został zaprojektowany dla 428 więźniów. Henryk Marconi nie zaprojektował oddzielnego więzienia dla kobiet. Dopiero w latach 80. XIX wieku na więzienie kobiece, zwane Serbium, zaadoptowano budynek byłego szpitala wojskowego z czasów wojny rosyjsko-tureckiej, zwanej potocznie wojną serbską. Stąd nazwa. Pierwszymi więźniami politycznymi Pawiaka byli uczestnicy powstania styczniowego, kurierki rządu narodowego, łączniczki oddziałów powstańczych. Tu działała powołana wówczas tymczasowa wojenno-śledcza komisja prowadząca dochodzenia w sprawach politycznych. Więźniami Pawiaka wówczas byli Romuald Traut, Jan Zielański, Rafał Krajewski, Józef Toczyski i Roman Żuliński, straceni 5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej. W latach 80. Pawiak stał się więzieniem etapowym dla działaczy pierwszej polskiej partii robotniczej, socjalrewolucyjnej partii proletarizmu. W latach rewolucji 1905-1907 roku obok Cytadeli Warszawskiej stanowił główne więzienie polityczne dla jej uczestników z terenów Warszawy i Mazowsza. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku na Pawiaku